Płock jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Wznosząca się nad Wisłą stroma skarpa to Wzgórze Tumskie. Niegdyś był tu ogród Mieszka I, a potem okazała się siedziba polskich władców i książąt mazowieckich. Wzgórze Tumskie to najbardziej malownicza i zabytkowa część miasta. W renesansowej katedrze z XII wieku uwagę przyciągają pięknie rzeźbione, wykonane z brązu wrota. To kopia słynnych drzwi płockich z 1154 roku. W katedrze warto zajrzeć do kaplicy królewskiej, gdzie są sarkofagi Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego. Po niegdyś okazałym płockim zamku pozostały już tylko dwie wieże oraz fragmenty murów obronnych. W XVII-wiecznym budynku między zamkowymi wieżami mieści się Muzeum Diecezjalne. Znajdujemy się w dawnym opactwie pobenedyktyńskim na wystawie Chrystus w sztuce. Mamy obrazy, rzeźby, w tym bardzo ciekawa rzeźba Chrystusa Frasobliwego z wieku XVI i dwie piety z pierwszej połowy wieku XV. Następnie wejdziemy do skarbca. Na początku widzimy monstrancję i kielichy, a w ostatniej sali bardzo cenne zabytki. Herma świętego Zygmunta z XIII-wieczną koroną, herma fundowana przez Kazimierza Wielkiego. Obok kielich Konrada Mazowieckiego, złoty kielich Karola Ferdynanda Wazy. W kielichu Konrada Mazowieckiego odprawiał mszę świętą Jan Paweł II, gdy był tutaj w Płocku. Wzgórze Tumskie przyciąga turystów nie tylko wspaniałymi zabytkami, ale także rozległym, świetnie zaprojektowanym terenem rekreacyjnym. Na skarpie alejki spacerowe i trasy rowerowe. Nad Wisłą molo, piaszczyste plaże i przystań z wypożyczalnią sprzętu wodnego. Tak ogromne przestrzenie rekreacyjne w samym centrum miasta to ewenement. Na Stary Rynek najlepiej przyjść w samo południe. Wtedy z wieży ratuszowej rozlega się bowiem płocki hejnał. A chwilę potem jesteśmy świadkami historycznej sceny pasowania Bolesława Krzywoustego na rycerza przez Władysława Hermana. Stary Rynek to ulubione miejsce spotkań. Fontanna, kamienne ławeczki, kolorowe kamienice, liczne kawiarnie i kluby zapraszają, by choć na chwilę tu przysiąść i odpocząć. W jednej ze staromiejskich kamienic znajduje się Muzeum Mazowieckie. Cztery piętra pełne niezwykłych eksponatów z różnych epok. Na uwagę zasługuje przede wszystkim multimedialna wystawa 10 wieków Płocka. Wyjątkowa jest też wystawa Secesja w Europie i Polsce. Aranżacje wnętrz z przełomu XIX i XX wieku, secesyjne szkło i porcelana. Zbiory Muzeum Mazowieckiego są tak ogromne i tak różnorodne, że jedna wizyta nie wystarczy, by je docenić. I jeszcze jedna wielka atrakcja turystyczna Płocka. Zoo, 12 hektarów, ponad 3000 zwierząt. Chlubą tego ogrodu zoologicznego jest jedna z największych w Polsce kolekcji gadów. Ciekawa jest też dżungla, gdzie na ścieżce dla zwiedzających można nieoczekiwanie stanąć oko w oko z żółwiem albo wężem. Spod zoo od maja do września kursuje uwielbiana przez dzieci ciuchcia tumska, która wozi turystów po najciekawszych zakątkach Płocka. Ale aby weekend był w pełni satysfakcjonujący, trzeba spędzić tu przynajmniej jeden wieczór. Płock nocą to widok niezapomniany. Stare Miasto i parkowe aleje na Wzgórzu Tumskim zachęcają do spacerów, a most imienia Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego zachwyca trójkolorową, najdłuższą w Europie iluminacją świetlną.